To co, nagrywamy? Nagrywamy! Ale mówiłem ci, żebyś dziewczynę załatwił, u mnie w programie są, wiesz... Faktycznie, poczekaj. Masz? No oczywiście, tu ją chowam! O k***a. No co, 50 zł oferowaj, a za pieniądze to ja wszystko zrobię! Mam pomalować usta? Merry Christmas! Dzień przed Wigilią zawitałem do Łodzi swoją E-klasą na trasie Royal Trip High 5, prawie 900 kon na BMW M5, no i M4 od detailera, we własnej osobie właściciel. Nowa pogoda! Taka fura! Jezu, słuchaj, ten kolor! Kurwa, ten blasek w aurze. Ani, walić to. Nie pan w tą pogodę, czy tam będzie obracało nas cały czas. Dobra, ty, tylko kluczyk musisz mi dać, bo to nie odpala, nie odpala. Bo pies mi zje. A, dobra. Dobra. To jest to? Mamy, jest, udało się. Udało się. O, jaka fela! W ogóle dużo zostało zmienione tutaj, bo wcześniej był fajny kolor inny. Słuchaj, cały wieczór malowałem wałkiem ten samochód. Pamiętacie, ostatni raz był fioletowy, tam różowy. Cały wieczór Robert powiedział, że jedzie do Łodzi, no to mówię, dobra, wiele wałek maluję, żebyście nie oglądali tego samego, bo nuda, tak? No i jest. Super. To się doceni. To się ceni, tak. Siadamy. Sportowa Warszawka, pozdrawiamy. O kurwa, tutaj to widzę, że się trochę rozpada. Cold start. Bulgocze, bulgocze. Ten odcinek będzie hitem, jak zawsze. Z tym gościem to jest hituwa. No wiecie jak jest, nie? M5 pamiętacie z mojego poprzedniego filmu. Z pół roku tam nagrywaliśmy materiał, była w innym kolorze i trochę mniejsza moc, bo tam było 720. Zmieniliśmy. Kolor 20-calowych obręczy ze stopów lekkich na srebrny. Specjalnie z okazji trasy Royal Trip High Fight, czy jak tam się zwało. Dokładnie tak. Założyliśmy stare opony, żeby je... Ale to nie Audi, czyli będzie dobrze. Ale może nie. Nie, to nie Audi. Co pan nam sprawdza? Patrz, już się zagrzał trochę, nie? Jak z wodą na herbatę. Patrz, już się zagrzało i można katować. Rajdowiec ruszył na ulicę. Kurde. O kurde. Teraz ja jestem wożony. Uber? Tak, panie, Uber, tanio. Skąd pan, jaki kraj? Ukraina. Z Polski pan właśnie chyba? Gówno, nie umiem po polsku mówić. Nie słychać, że niewyraźnie mówię? Domykają się drzwi? Wypas. Klasa. Takim jeszcze nie jechałem. Jechałeś. Co wy tutaj zrobiliście? Robson mówił, że dorzuciliście jakąś inną mapę? Tak, teraz już mapę, strzały niestety zostały wyeliminowane. Bo tu jest teraz mega moc i co, na etanolu, na alkoholu będziecie jeździć? Tak, trzeba dolewać trochę, musimy dawkować. Trochę do gardziołka, trochę do auta, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, ale 900 koni to już jest kuźwa. Czekać aż wybuchnie. Gdzie my jedziemy? Oj. Właściciel Robson, nasz znajomy, taki kurde, tak jak wielki brat, czyli każdy go zna, ale nikt nigdy go nie widział, no. Mówił, że 5 i 7 do Ale ja widziałem, jest niewyjściowy strasznie. Ja też, przed chwilą. Słuchajcie, nie tracicie. Nie, bardzo pozdrawiam oczywiście Robsona. Powiedział, że 100-200, przyspieszenie od 100 do 200 robi w 5,7 sekundy. Teraz, jak widzicie, no... Nie sprawdzimy tego, pada deszcz, Łódź to jest takie miasto piękne, że nawet pogoda tutaj nie wraca, słońce tu nie wychodzi. Nie dochodzi tutaj. No, nie dochodzi, więc... Sprawdzimy, czy to się prowadzi w drifcie. O! Bo na mokrym można. To lubicie chyba najbardziej. Ty, czekaj, to ten z Olsztyna, Piotrek. Ludzie to mają parcie na fame normalnie, patrz co zrobią, ci śledzi, to jest może twój stalker teraz. Piotrek Bielewicz, no. Ale masz stalkera, ale przynajmniej fajny wóz ma. Siema! Cześć kolego sympatyczny, co tam u ciebie słychać? Nic, tak sobie jadę, patrzę, mówię to jadę. Stalkujesz Roberta? Stalkujesz Roberta? Nie, absolutnie. Ta, do Olsztyna, do Łodzi? Trzeba się na jego Instagrama, nie sprawdzałem, gdzie jest w tym. Dobra, tu Olsztyn, tu Łódź jeszcze na Wigilię się może do niego wpierdzielisz. Mam miejsce puste. Zakarpia będziesz robił. Coś tam leci, M3-eczka. No ale jest tak mokro, że bez dymu w ogóle. Jedzie ekipa. Coś tam się będzie działo. O panie, kochany!
No w Łodzi. O panie! To w Łodzi kocham najbardziej. Znając chłopaków, to ja już odpalam kamerę, bo tutaj coś się stanie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jakie to jest potężne. O panie! Ty, Adam, ale nie mówisz, że w takim śmiesznym mieście jak Łódź są takie zajebiste auta? Tata do domu wraca, o co ci chodzi? A czemu nie jeździmy teraz Rossem? No bo tata nie jeździ, chcesz mu zabrać? No ja chcę teraz tym! No to dopiero miałem piątkę później, no ja tak się nie bawię. Adam! Tata powiedział, że jego i mam nie ruszać, tak? Adam, weź mi załatw. Nie, no są jakieś granice, mordka. Załatw mi Rolls Royce'a. Ej stary, ale obczaj jaki zajebisty byłby Rolls na Uberze. To jest cel na 2021 rok. Prywatny parking. Żeśmy dojechali na prywatny parking. Oczywiście prywatna posesja. Pana detailera. Wujka, oczywiście. Nie trzeba długo namawiać, bo ja wjeżdżam na jakieś miejsce, tak jak na przykład to. Wjeżdżam pod podłogę. O kurde. Wiesz co, ja wyjdę chyba lepiej. O, wiesz, nie ma problemu. Do widzenia. Panie, uważaj pan na Merola! A ja jak głupi latam dookoła tych aut! Trochę mi się kręci w głowie teraz. Muszę w drugą chyba stronę. Co za wariat! Wyrównało się. Wyrównało się? Tak. Pięknie. Aż dym spod łopon leci, to znaczy chyba, że nagrzane. Ty występowałeś w Olsztynie w odcinku. Ja poznaję. Ja poznaję. Ja nie wiem, to był jakiś aktor przecież podobno, synek, któremu ojciec auto kupił, ja nie wiem o co chodzi. Piszą, zawsze tak piszą. Słuchaj, ale konkurs robiliśmy i już jest zwycięzca. No a jakże nie jak tak? Kuba Ryż. Gratulacje dla Kuby. Świetny przejazd wygrałeś. Co? Co, zazdrosny jesteś, co? Twoje tak nie szczelo. No, nie szczelo. Ja rozumiem, że Sylwestra w tym roku nie będzie. Ale psa nie musisz maltretować! Co się dzieje? No, zmieniamy się. Wiesz co, teraz ty poprowadzisz tego kucyka. Jedno z najmocniejszych aut, którym jeździłem. Panie, trzymaj pan kamerę. Dobra, ja będę operaturą teraz. Nawet nie ma ani grama dymku. Jest tak mokro, że... że to nie pójdzie, ale to też dobrze dla opon. Bardzo. Nie zjaramy ich też. Dobrze, fajnie lata. Ale na więcej sobie nie pozwolę, ponieważ nawet Adaś to by chciał, ale... Ja to bardzo, bardzo. Tak to wygląda z mojej perspektywy. Ubera trzeba zrobić w końcu tą mępioną, co? Jestem za. Jak najbardziej. Totalnie. Jak najbardziej. To jest auto... Tylko niech wyschnie, bo to wtedy więcej daje frajdy z jazdy, jak to jest sucho. Tak, musimy na suchym i chcę jeszcze pokazać wam, czy na Instagramie, czy na YouTubie, pokażę wam przyspieszenie od 100 do 200, no bo 5,7 to już jest mocarne przyspieszenie przy takim aucie. Uuu, jaka M3, ścigamy się po nie. Targasz się, gościu? To jaki konkretny. Kto pierwszy załapie trakcję? Uwaga! Jest! Mam większą trakcję! O kurde, jakie dziurska! Siedziały dziur w drodze! Chodzi jest droga w dziurze! Poszedł! Jeszcze ścigaliśmy się do pasu, żeby tam przegrał. No i lecimy M-ką. M4 teraz. A czemu masz te felgi inne? Masz to, z tyłu masz felgę inną. Z przodu mam inne i z tyłu mam inne. Dlaczego? Bo ja z felgami mam jak z butami. Jak to? Nie mogę się zdecydować, więc zakładam jedną nogę tak, na drugą takie. Ty głupek. Te auta w ogóle są Robson Cars. Wypożyczalnia taka z Łodzi. A tym safety carem to ja bym sobie chętnie po Warszawie polatał. Weźcie im tam na Instagram, wbijcie i zaspamujcie im, żeby uprosić go. Może właściciel się zgodzi. Boże, panie, jaki syf pan tu ma. Mówiłem.
No i 1 kilometr, stary. A gdzie mamy stację? Za 2. Panie, 150 zł? Dobrze mnie pan ceni. Co tak strzelo? Nie wiem, ale słychać strzały. Jeszcze w której minucie? Wjeżdżamy sobie na górę. Jeszcze troszeczkę wam pokażemy, co z tą tego masz, stary, że weź ty zbastuj z tymi autami, bo już nie wyrabiam. No przestań, bo życie nie miało, wiesz, trzeba urozmaicać sobie. No. Dawaj, walnij ten pedał. Nie strasz ludzi, chłopie. Lecimy na go-karty tam, gdzie legalnie i bezpiecznie mogę ja polecieć driftem, bo ja cudzych aut tak no nie za bardzo, boję się troszeczkę z uwagi na to, że mam za dużo do stracenia, to nie robię tego, nie upalam. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj! Chodź synek, chodź, chodź plajn. To jest małpka, z nim to jest... Autka, będziemy jeździć, autka! Z nim to jest zawsze. O, tak. Jedną ręką ciężko, ale i tak jest zabawa. Jak ktoś to tutaj w Kulatę Fun & Drive ma takie stoisko, zapraszamy. Bardzo fajnie można sobie pojeździć i przy okazji wspomóc fundację. I teraz ja. O tak! Tak to się uczy tego driftu. Patrzcie. Kiedyś też będę takim dobrym drifterem jak on. Jesteśmy teraz w najlepszym możliwym miejscu do sprawdzenia głośności wydechu. Walnij tam w pedał. Stanowisko pomiaru. Ała, ała. Jak na moje to jest głośny. Taki zarąbisty, że jak jeździłem na Uberze, to laską się gorąco robiło. Wiecie, o co chodzi. Wczoraj detailer tą M4 ubierał choinkę. Możecie zobaczyć, jak w jakiś śmieszny sposób to robił, bo tak bokiem latał i łańcuchem dookoła przystrajał. No ładna, ładna bestia. Jeden dzień vloga, jedna czekoladka. Ja robię daily vlogi motoryzacyjne i taki kalendarz adwentowy symbolizuje. Dobre. Mogę jeszcze? Nie, zostaw na jutro, na brabusa. Kończymy na dzisiaj. Bardzo dziękuję Adamowi za uczestniczenie w materiale i polatanie bokiem. Robson Cars, wypożyczalnia, polecam. Zajrzyjcie do jej oferty. Ja dostałem też, patrzcie, taki prezent od Robson Cars, skarpetki. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić jutrzejszego filmu. O, to głupie, ale bardzo ważne. Nie. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić filmu z brabusem S800. Czaisz to? A, teraz rozumiem. Ale to też trzeba pamiętać o subskrypcji, bo to głupie, ale ważne. Tak, dokładnie tak. Miło było, ale się skończyło. Do widzenia. Już jutro w Wigilię kolejny materiał. Trzymajcie się i subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. Cześć, do zobaczyska.